Katarzyna Bosacka, znana z promowania zdrowego żywienia i świadomych wyborów konsumenckich, wypowiedziała się na temat popularnej w Polsce aktywności, jaką jest grillowanie, szczególnie popularne podczas majowego weekendu. Jej rady dotyczące wyboru odpowiednich produktów są cenne dla tych, którzy chcą łączyć przyjemność z grillowania z dbałością o zdrowie. Bosacka zaleca wybór białej surowej kiełbasy na grilla. Podkreślając, że najlepsze są te o krótkim składzie i bez dodatku konserwantów. Najlepszą kiełbasą na grilla jest biała surowa, o krótkim składzie, bez konserwantów. Kiełbasy zawierające konserwanty A250 i E251, azotyn i azotan sodu, nie są przez dietetyków i naukowców zalecane na grilla. W trakcie grillowania kiełbasy, która zawiera te konserwanty, a jest to znakomita większość kiełbas, Polecanych na naszym rynku na grilla powstają rakotwórcze nitrozoaminy, ostrzega ekspertka. Bosacka ostrzega również przed gotowymi, zamarynowanymi mięsami, które mogą wydawać się wygodnym rozwiązaniem, ale często zawierają niepożądane dodatki. Gotowe, zamarynowane mięsa na grilla są szybkie i łatwe w przygotowaniu, ale mogą mieć paskudny skład, wypełniacze i zagęstniki fosforany, zatrzymujące wodę, by mięso było cięższe, sztuczne barwniki i tym podobne. Marynata może też maskować niezbyt dobrą jakość i świeżość mięsa. Poza tym każdy z nas ma inny smak. Nie wiadomo, czy akurat ta mieszanka przypraw nam zasmakuje. No i cena. Produkty gotowe zwykle są znacznie droższe, wyjaśnia. Jej rady są szczególnie wartościowe dla osób, które nie tylko chcą cieszyć się smakiem grillowanych potraw. Ale również dbają o zdrowotne aspekty swojej diety. Wybór wysokiej jakości, świeżych produktów, wolnych od niezdrowych dodatków, może znacząco wpłynąć na jakość przygotowywanych potraw. Katarzyna Bosacka podaje ważne wskazówki dla miłośników grillowania, które pomagają nie tylko urozmaicić menu. Ale także zwracają uwagę na zdrowsze i bardziej ekologiczne podejście do tej popularnej formy spędzania czasu. Przybliżając temat różnorodności potraw na grillu, Bosacka przypomina, że nie jest to aktywność zarezerwowana wyłącznie dla mięsożerców. Grillować możemy niemal wszystko: warzywa, sery, ryby, pieczywo i mięso, mówi ekspertka. Podkreśla też znaczenie odpowiedniej techniki grillowania ważna jest obróbka na metalowych tackach wielorazowego użytku, powoli na niewielkim żarze, co pozwala na zdrowsze przygotowanie potraw. Bosacka zwraca uwagę także na sprzęt i materiały używane do grillowania. W jej ocenie, grille elektryczne i gazowe są zdrowszą alternatywą dla tradycyjnych węglowych czy na brykiet, które znajdują się na niższych miejscach w rankingach zdrowotnych. Ważna jest też rozpałka, najlepiej, by była ekologiczna, oraz rodzaj opału. Węgiel będzie zdrowszy niż brykiet, bo brykiety są klejone żywicami epoksydowymi, które podczas spalania uwalniają szkodliwe substancje, wyjaśnia Bosacka. Te wskazówki są nie tylko przydatne dla osób dbających o zdrowie i środowisko, ale także mogą wpłynąć na poprawę jakości przyrządzanych potraw. Świadome wybory dotyczące sprzętu i produktów do grillowania mogą zmniejszyć negatywny wpływ na zdrowie a także na środowisko, co jest szczególnie ważne w obliczu rosnącej świadomości ekologicznej. Dzięki takim poradom grillowanie może stać się nie tylko przyjemniejsze, ale i zdrowsze.